Witam serdecznie. Nazywam się Marta Kotarba. W dzisiejszym filmie dokonam charakterystyki cech psychicznych ostatniej, czwartej formy strukturalnej według koncepcji Toni Wolf. W poprzednich filmach omówiłam oś relacyjną, na której leżą dwie formy strukturalne, Demeter oraz Kalipso. W poprzednim odcinku rozpoczęłam charakterystykę osi nierelacyjnej od Amazonki. Dzisiaj zajmiemy się prorokinią. Omawiając ostatnią formę strukturalną kobiecej psychiki, która leży na osi nierelacyjnej, warto podkreślić, że ta oś dotyczy pewnych wartości, idei oraz obiektów kulturowych, które stymulują kobietę do rozwoju. I o ile światem Hipolity, o której mówiłam w poprzednim filmie, są obiektywne wartości kulturowe obecne w danym momencie historycznym, to dla Hekate świat idei i obiektów kulturowych ma nieco mniej konkretny wymiar i schodzi głęboko w podziemie, w nieświadomość, w to, co ukryte, niewidoczne czy niewyrażane wprost. Jak to ujmuje Toni Wolf, teraźniejszość obejmuje zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Jasność świadomości spoczywa w ciemności. Nieświadomość wysiewa nasiona, z których wyrastają bądź wyrosną obiektywne wartości kulturowe. Właśnie to nieświadome tło jest postrzegane przez kolejną formę strukturalną, czyli pośredniczkę, czy też prorokini, którą ja na potrzeby własnej pracy z tą typologią określam mianem Hekate. Jest to tajemnicza i niezwykła bogini, bo nawet samo jej imię jest trudne do wyjaśnienia i ma niewiadome pochodzenie. Niektórzy sugerują, że może ono oznaczać ta, która stoi w oddali. Hekate jest kojarzona ze skrzyżowaniami, wejściami i przejściami, a także z nocą, magią, czarami oraz znajomością różnych ziół czy trujących roślin. Jej najwcześniejsze pojawienie się w literaturze miało miejsce w VIII wieku przed naszą erą i jest o niej wzmianka w Teogonii Hezjoda, gdzie występuje w ostatniej, trzeciej części, przedstawiana jako wielka bogini. Hekate była faktycznie potężną boginią. Warto wspomnieć, że czczono ją w starożytnych Atenach jako obrończynię rodziny, a w postchrześcijańskich pismach wyroczni chaldejskich, które powstały w II lub III wieku naszej ery, uznawano, że ma ona władzę nie tylko nad ziemią, morzem i niebem, ale także pokazywano jej bardziej uniwersalną rolę zbawicielki, matki aniołów czy duszy kosmicznego świata. Jeśli chodzi o naturę jej kultu, zauważono, że czuje się ona bardziej swobodnie na obrzeżach niż w centrum greckiego politeizmu. Z natury Hekate była ambiwalentna i polimorficzna. Ona jakby przekracza konwencjonalne granice i wymyka się ścisłym definicjom. Hekate to jest bóstwo o wielu obliczach. Jej kult wiązał się z konceptem życia i śmierci, transformacji poprzez śmierć i odrodzenie. Posiadała ona zarówno dobroczynny wpływ na naturę i życie ludzkie, jak również była odpowiedzialna za różne wszelakie okropności i destrukcyjną magię. Władała nie tylko ziemią, niebem i morzem, ale także ludzkimi losami. Starożytni Grecy modlili się do Hekate o szczęście, ale również o bogactwo, a także pomyślność w różnych działaniach.
W Atenach Hekate miała ołtarzyk przed każdym domem i cieszyła się ogromną sympatią miejscowego ludu. Według Teogonii Hezjoda Hekate była jedyną córką tytanów, Persesa, który był zbrojny w różne moce zniszczenia, oraz Asterii, która była znawczynią sztuk magicznych. W Teogonii czytamy: ta zaś, Asteria, brzemienna, Hekatę zrodziła, którą nad wszystkich uczcił Zeus, syn Kronosa, i dary przyznał jej świetne. Ma bowiem ziemi cząstkę, część jałowego morza, ale także część bierze z rozgwieżdżonego nieba. U nieśmiertelnych bogów cieszy się czcią najwyższą, bo i teraz, gdy ktoś z ludzi żyjących na ziemi, piękne ofiary składając, jak każe obyczaj, błaga, to przyzywa Hekatę. Wielka cześć też mu przypadnie łacno, kiedy bogini modlitw wysłucha życzliwie i dostatku użyczy, ma przecież siłę potemu. Wielu tytanów bało się Hekatę, gdyż od początku było wiadomo, że ma ona szczególny dar do widzenia tego, co zakryte. Hekatę stała się faworytką Zeusa, któremu nawet piastowała dzieci. Hekate Hezjoda to ulubienica bogów i ludzi, bogini, do której modlono się najczęściej i która niemalże zawsze wysłuchiwała ludzkich próśb. Zsyłała ona ludziom bogactwo, siłę, sławę, osłaniała żołnierzy w bitwach oraz żeglarzy na morzu, czuwała także nad sprawiedliwością w sądach i zapewniała zwycięstwo we wszelkich zawodach. Hekatę łączono także z księżycem i z jego fazami i uważano, że ma ona dobroczynny wpływ na gospodarkę rolną. Z drugiej strony Grecy czcili Hekatę jako boginię śmierci i ciemności. Wierzono, że w nocy pojawia się ona pod odmienioną postacią. Można ją spotkać na rozstajnych drogach, w otoczeniu psów i duchów. Przybiera wtedy upiorną postać, chodzi po grobach i zwiastuje nieszczęście. Stąd też jednym z jej przydomków był termin antaja, czyli spotykająca. W tym przypadku Hekate może być źródłem szaleństwa, nawiedzeń i różnych nieszczęść. Była to tak zwana Hekate Trivia, Hekate Trójdrożna, gdyż pojawiała się ona w miejscu przecięcia się trzech rozchodzących się ścieżek. Rozstaje dróg w wielu kulturach to symbol przecinania się światów, świata ducha i materii, ludzi i bogów, tego co ziemskie i tego co boskie, ale rozstaje, rozdroża, to jest także symbol trzech ścieżek, ścieżki księżyca, ścieżki słońca oraz ścieżki niebiańskiej. Podczas swych nocnych wędrówek Hekate była niezwykle niebezpieczna i powszechnie unikano miejsc, w których mogła się ona pojawić. Wierzono, że ona może zgubić tych, którzy się na nią natkną, lecz jednocześnie swoim adeptom ukazywała ona właściwą ścieżkę, właściwy kierunek, tę, którą należało wybrać spośród trzech rozchodzących się w różne kierunki, czyli pokazywała ona taką ścieżkę inicjacji prowadzącą do mądrości. Hekate pojawiała się często w miejscach opuszczonych, na szczytach gór, głęboko w lasach, na zapomnianych przez ludzi polanach czy w jaskiniach. Władała ona dzikimi zwierzętami i w jej towarzystwie widywano psy, wilki, ale także jelenie czy węże. Bogini zwano także suką czy wilczycą i co ciekawe, jej misteria obejmowały często transformacje w zwierzę,
przypominające szamańską zmianę kształtów. Podobnie jak sama bogini przybierała formę różnych zwierząt, tak i jej misteria umożliwiały adeptom zmianę i doświadczenie świadomości dzikich bestii, które utożsamiano z Hekatę. Do jej świty należały Erynie, które uosabiają zemstę za wszelką nieprawość. Stanowią one najstarsze bóstwa panteonu greckiego. Erynie zrodziły się ze spadłej na Gaję krwi wykastrowanego Uranosa i przedstawiano je zwykle jako staruchy o czarnej skórze, które zamiast włosów miały węże. Warto zwrócić uwagę, że one również występują potrójnie. Tutaj trójka jest niejako ściśle powiązana z Hekatę. Trzy jest liczbą świętą, powiązaną z różnymi przysięgami i czarami i ma też taki wymiar duchowy. Wystarczy wspomnieć Trójcę Świętą albo fakt, że w mitologii greckiej trzej bogowie, czyli Zeus, Posejdon i Hades, podzielili się władzą nad światem, czyli nad niebem, morzem i światem podziemnym. Hekatę bardzo często towarzyszy także Thanatos, który przybiera postać młodzieńca o czarnych skrzydłach. Czasem również towarzyszy jej jego brat Hypnos, czyli Sen. W orszaku Hekatę pojawia się także Empuza, bogini strachu, upiór żywiący się ludzkimi ciałami, który napastuje swoje ofiary, przybierając postać pięknej kobiety. W orszaku Hekatę spotkać także można starość, Geres, czy niezgodę, czyli Eris. Hekatę jest też panią podziemi. Ona strzegła bram Hadesu i, co myślę niezwykłe, posłuszny jej był piekielny pies Cerber. Uważano Hekatę za boginię pokuty i zemsty za przelaną krew i aby ją ubłagać, na rozdrożach składano ofiary z placków, miodu, czasem także składano ofiary ze zwierząt, takich jak czarne psy. Ten kult Hekatę nie był takim kultem przypominającym misteria ku czci innych bóstw, które były publiczną celebracją. W tym przypadku ofiary dla Hekatę składa się ukradkiem, nocą, chyłkiem, tak pospiesznie zostawiając te dary i uciekając. Co ciekawe, warto może podkreślić, że również Demeter jest taką mater Antaia, czyli tą spotykającą. I Demeter również spotyka ludzi w taki nie zawsze przyjacielski sposób. Demeter, podobnie jak Hekatę, może przynieść wiele nieszczęść, gdy zechce albo gdy czuje się zraniona. Opowiadałam o tym w filmie, o tej formie strukturalnej, jaką jest matka Demeter. I Demeter może zesłać głód, bezpłodność, gdy się rozgniewa, może sprawić, że zabraknie wszystkiego ludziom. I w tej opowieści o Demeter pojawia się także Hekatę, która pomaga w poszukiwaniach Persefony, porwanej przez Hadesa. Hekatę owija siebie i Demeter taką mistyczną mgłą, aby one mogły uchodzić za zwykłe śmiertelniczki i poruszać się po świecie w poszukiwaniu Persefony. W nocy zaś Hekatę rozświetla drogę swoimi magicznymi pochodniami. Więc jest to ciekawa relacja tych dwóch bogiń, z których jedna jest bardzo osadzona w relacjach i w byciu, w relacji ze swoją córką, ze światem. Natomiast Hekatę reprezentuje tutaj ten wymiar bezosobowy i kontakt z tym, co ukryte, niewidoczne, owiane tajemnicą. Hekatę jest także zwierzchniczką czarownic,
Ona uchodzi za nauczycielkę Medei, Kirkę, o których już wspominałam we wcześniejszych filmach, ale także uważana jest za nauczycielkę Pazyfei, która była córką boga Heliosa. I Hekate dawała swoim wyznawczyniom moc nad siłami natury. Zdradzała tajemnice ziół magicznych, uczyła jak sporządzać z nich eliksiry. Ukazywała ona adeptom ścieżkę prawdy, wiodącą po najciemniejszych i najgłębszych poziomach. Kult Hekate był dosyć mocno zwalczany, szczególnie przez patriarchalne religie, gdyż czasem obejmował praktyki, które wydawać się mogły perwersyjne czy niebezpieczne, szczególnie ze względu na kult kobiecej seksualności. Misteria związane z Hekatą opierały się na kulcie seksualności w takim dzikim i pierwotnym aspekcie. Podejście do seksu w trakcie tych misteriów było dosyć drapieżne, bo opierało się to na tym, że kobiety uwodziły kochanka, a potem go porzucały. Kult Hekate był więc często utożsamiany z kultem wyzwolonej kobiecej seksualności, ale takiej niebezpiecznej dla struktur społecznych zdominowanych przez mężczyzn. I w tym sensie Hekate jest najbardziej mroczną boginią zachodniego panteonu. Jej kult wiąże się z eksploracją ciemnej strony egzystencji, takiego dzikiego pierwiastka własnej natury, mrocznych instynktów i pierwotnych impulsów. Jak już wspominałam, Hekatę utożsamiano z księżycem i często przydzielano jej rolę bogini światła księżycowego. Nazywano ją wtedy Menę czy też Selenę. Zresztą te określenia i atrybuty obu bogiń są wymienne. I taka Hekate Selene również ma trzy głowy, niesie pochodnie i patronuje rozdrożom czy rozstajom. Jej misteria są więc też związane z żeńskim cyklem płodności, który od wieków łączony był z fazami księżyca. Warto tu podkreślić, że Hekate przypisywano także trzy wcielenia młodej dziewczyny, opiekuńczej matki i takiej starej kobiety, starej wiedźmy. Ta potrójność jest tutaj bardzo ciekawym aspektem tej bogini i cechuje ją taka pewna doza nieokreśloności, niepokój i ten wewnętrzny podział, który jest zarówno ścieżką wtajemniczenia, jak i w pewnym sensie przekleństwem, które nie pozwala odnajdywać się w świecie zewnętrznym i realizować konkretnych ról społecznych. Tym, co prowadzi Hekatę, jest coś, co ma inny wymiar niż takie obiektywne funkcjonowanie w świecie zewnętrznym, czy jakieś obiektywne wartości, które społeczeństwo w danym momencie uważa za słuszne. Hekate prowadzi do bram piekieł, za którymi ukryte są nieznane ludziom tajemnice. Klucz, który jest jednym z jej głównych atrybutów, otwiera bramy Hadesu. Pochodnia rozświetla drogę w mrocznych korytarzach i tunelach krainy zmarłych. Hekate była przewodniczką prowadzącą adeptów poprzez Królestwo Śmierci, boginią iluminacji, rozświetlającą wnętrza ludzkich dusz, wyobrażaną czasem jako taki żywy płomień rozświetlający mrok niewiedzy i zapomnienia. W literaturze czarownice często przywoływały jej imię w czasie odprawiania różnych czarów czy ceremonii magicznych. Można tu wspomnieć o szekspirowskim Macbecie, gdzie Hekate to jest taka arcywiedźma,
którą przywołują czarownice, wygłaszając swoje różne ponure przepowiednie. Szekspir zresztą często wspomina tę tajemniczą boginię w swoich odwołujących się do magii sztukach, takich właśnie jak Macbeth czy Sen nocy letniej. Toni Wolff, opisując kobietę, u której dominuje ta forma strukturalna psychiki, pisze, że jest ona niejako zanurzona w psychicznej atmosferze jej środowiska i ducha czasów, w których żyje. Ale przede wszystkim Hekate funkcjonuje w zbiorowej nieświadomości. Kobieta Hekate zostaje w jakiś sposób zawłaszczona przez wpływ nieświadomego. Jest ona jakby wchłaniana przez nieświadomość i przez to czasami ona sama ją reprezentuje. Odczuwa więc na przykład przymus wyrażania lub pokazywania tego, co niejako wisi w powietrzu, czego środowisko w danym momencie nie może lub nie chce uznać, ale co faktycznie jest jego częścią. To jest taki mroczny aspekt danej sytuacji lub dominującej idei i Hekate wyciąga go na powierzchnię, tak jakby widziała coś głębiej, przenikała na wskroś, przeszywała swoim wzrokiem i chciała to pokazać, wyrazić, jakoś zademonstrować najbliższemu otoczeniu. Jest to taki aspekt kasandryczny tej formy strukturalnej, który łączy się z faktem, że taka kobieta może wyrażać oraz aktywować to, co jest nieuznane, jakoś negatywne czy też niebezpieczne. I w ten sposób ona ściąga na siebie wiele negatywnych emocji, sądów, myśli, ale to, co ona robi, jest też jej wielkim osobistym problemem, ponieważ zawarte w niej treści są nieświadome. One pracują w niej bez takiego jej świadomego rozpoznania. Brakuje zatem takiej kobiecie zdolności do właściwego dostrzegania tego, co się dzieje. Często też brakuje jej języka, aby to odpowiednio wyrażać, nazywać, jakoś myśleć o tym. Ta przytłaczająca siła zbiorowej nieświadomości przenika przez ego pośredniczki, przez ego prorokini, przez to ego Hekate i tak naprawdę osłabia je. W poprzednim filmie opowiadałam o formie strukturalnej Amazonki i to ego Hipolity, która jest również typem leżącym na osi nierelacyjnej, jest jednak silne. Ono jest silne właśnie dlatego, że Hipolita trzyma się z dala od tej przepastnej głębi nieświadomości zbiorowej i osadza się w tym, co jest dostępne, obiektywne tu i teraz. Toni Wolff pisze o tym w ten sposób. Tak jak Amazonka absorbuje nieosobowe, kulturowe wartości jej czasów i według nich kształtuje swoje ego, pośredniczka postrzega i jest formowana przez nieświadome, kiełkujące elementy danej osoby, sytuacji lub epoki. I tak jak współczesna Amazonka początkowo myli męskie zachowania z męskimi aktywnościami, tak pośredniczka myli duchy z nieświadomym duchem. Radzenie sobie ze zbiorową nieświadomością wymaga solidnego ego oraz odpowiedniej adaptacji do rzeczywistości. Z reguły kobieta o tej formie strukturalnej nie posiada ani jednego, ani drugiego i w konsekwencji wywołuje zamieszanie i często sama jest zdezorientowana tym, co się dzieje z nią i wokół niej. Ta forma strukturalna kobiecej psychiki ma to do siebie, że wchodzi w relacje z takimi archetypowymi podstawami duszy innych osób.
Zdarza się więc, że Hekate aktywuje coś archetypowego, na przykład w mężczyźnie, i jednocześnie sama temu ulegnie. Może więc ona reprezentować dla swojego partnera taką bezosobową stronę jego animy, a przez to nieświadomie wprowadzać mężczyznę w stan chaotycznego zamieszania, który również porwie ją samą. Taka para będzie wówczas tańczyć taki archetypowy taniec. On może być bardzo intensywny, tam może być bardzo dużo emocji, takich pierwotnych impulsów, ale trudno będzie im się spotkać tak naprawdę jako ta konkretna kobieta i ten konkretny mężczyzna. Co więcej, kobieta Hekate wyczuwa w innych i ożywia te treści psychiczne, które owszem powinny być uświadomione, ale które nie należą jeszcze do ego danej osoby, a zatem one nie mogą być asymilowane bez odpowiedniego przygotowania. I w tym przypadku wpływ Hekate bywa wręcz destrukcyjny i bardzo zwodniczy na relacje, na to, jak kształtują się jej kontakty z innymi. W związku z tym, że obiektywne treści psychiczne w niej oraz w innych nie są właściwie rozumiane, doświadcza ona nie swojego przeznaczenia, jak gdyby było jej własnym, i gubi samą siebie w różnych pomysłach, które nie należą do niej, i to samo często funduje swojemu otoczeniu. To, co jest ważne w takim świadomym przeżywaniu tej formy strukturalnej, to budowanie zdolności do rozróżniania, odczuwania oraz rozumienia konkretnych wartości oraz ograniczeń świadomości i nieświadomości, tego, co jest osobowe, a tego, co nieosobowe, i tego, co już przynależy do ego, a co jeszcze nie przynależy do ego, co należy do środowiska i nie jest nasze. Wtedy jej zdolność bycia formowaną przez te różne treści nieświadome może pozwolić jej wywierać pozytywny wpływ kulturowy, porównywalny z wpływami Amazonki. W takim przypadku ofiaruje się ona służbie nowemu, jeszcze ukrytemu duchowi czasów, ale, tak jak powiedziałam, musi to ona robić umiejętnie, powoli, tak żeby nie zostać porwaną przez tego ducha. Na zakończenie cyklu moich filmów Cztery twarze kobiecości przypomnę, że model, którym posłużyła się Toni Wolf, jest zbliżony do modelu typów psychologicznych Carla Gustava Junga, który wyróżnił cztery funkcje psychologiczne: myślenie i czucie, leżące na osi racjonalnej, oraz intuicje i percepcje, które leżą na osi irracjonalnej. Funkcje psychologiczne są niczym innym jak pewnymi możliwościami, które tkwią w każdej jednostce, choć na co dzień nie korzystamy z nich w równym stopniu. Nasze posługiwanie się funkcjami w celu rozwinięcia świadomej orientacji wygląda w ten sposób, że łączymy w parę funkcje racjonalną i irracjonalną. Najsłabiej rozwinięta funkcja jest zaś bramą, która łączy nas z nieświadomością. Podobnie funkcjonuje model proponowany tutaj przez Toni Wolf. Też łączymy dominującą formę z drugą, pomocniczą, która w przypadku Hekate będzie leżała na osi relacyjnej. Więc Hekate będzie wspierana bądź przez Demeter, bądź przez Kalipso, o których opowiadałam w poprzednich filmach, i one będą zasilać ją tak, aby mogła ona rozumieć świat osobistych relacji i zbliżać się w taki prawdziwy sposób do ludzi, wchodząc z nimi w autentyczne i bliskie relacje.
Sorokini, czy też Hekate, zamyka charakterystykę strukturalnych form kobiecej psychiki według koncepcji Toni Wolf. Zapraszam na kolejne filmy, w których przybliżam problematykę psychologii analitycznej.